Nasi skoczkowie wciąż bez formy w Pucharze Świata w Engelbergu. Szczytem możliwości było 20. miejsce Kamila Stocha. Triumfowali bracia Prewcowie ze Słowenii. Peter przed Domenem. Podium kosmiczne. Obok rewelacyjnych braci stanął ten, który skakał, gdy Prewców jeszcze nie było na świecie. Mam wciąż dobrą kondycję i skoki są dobre. Noriaki Kasai jest wciąż uwielbiany, ale to było słoweńskie święto. Peter na dziś lepszy od Domena o 8 metrów. To niesamowite stać na podium koło młodszego brata. Podoba mi się, dopóki jest za mną. A Polacy? W głębokim cieniu. Kamil Stoch 9 po pierwszej serii ostatecznie wylądował 20. Przede wszystkim dobrze się bawiłem na skoczni i skoki sprawiały mi przyjemność. Punkty zdobyli jeszcze Stefan Hula i debiutant w Pucharze Świata Andrzej Stękała. W klasyfikacji generalnej lider ze Słowenii ucieka rywalom. Nasz lider spadł na 18 miejsce. Z Engelbergu Michał Regulski. To historyczne podium Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizację w Engelbergu zdominowali bracia Prewce. Wygrał Peter przed Domenem. Co ciekawe, obaj w sumie mają 4 lata mniej niż trzeci dziś Noriaki Kasai. Puchar Świata w skokach wiele widział, ale dwóch braci na podium jeszcze nie. To niesamowite stać na podium koło młodszego brata. Podoba mi się, dopóki jest za mną. Lider cyklu zwycięstwo praktycznie zapewnił sobie pierwszym skokiem. Wylądował tuż przed granicą 140 metra, o 6 metrów dalej od 7 lat młodszego brata. To wielka chwila. Drugie miejsce w konkursie, a wyżej tylko mój brat. Na rywali padł blady strach. Co będzie, gdy daleko zacznie latać trzeci z braci Prewców cenę? Pozostaje nam mieć nadzieję, że na potrójne ich zwycięstwo poczekamy dłużej niż na to podwójne. Póki co, tym trzecim jest niezniszczalny 43-letni Noriaki Kasai. Gdy Japończyk już skakał, żadnego z braci Prewców nie było na świecie. Mam wciąż dobrą kondycję, dlatego skoki są dobre. Polacy znów niestety w głębokim cieniu, choć po pierwszej serii były nadzieje na dobry występ Kamila Stocha. Krótki lot w finale, 118 metrów, zepchnął naszego lidera na 20. miejsce w konkursie. Oceniam go dobrze. Przede wszystkim dobrze się bawiłem na skoczni i skoki sprawiały mi przyjemność. Kolejne punkty zdobył też 22. Stefan Hula. Jest mnie dosyć, no nie ukrywam, bo wiem, że stać mnie na lepsze skakanie. Jasnym punktem był występ Andrzeja Stękały. Debiutant w Pucharze Świata zdobył pierwsze 4 punkty za 27. miejsce. Cieszy mnie to, że mam w końcu te punkty upragnione, na które pracowałem tak... Ciężko pracowałem na to, żeby w końcu mi się udało. W klasyfikacji generalnej lider ze Słowenii ucieka rywalom i na pewno nie straci prowadzenia do turnieju czterech skoczni. Polacy daleko. Najlepszy Kamil Stoch spadł na 18. miejsce.